W najbliższy piątek mają zakończyć się prace na przystanku autobusowym Gliwice-Świętojańska. W związku z trwającymi od 18 stycznia robotami został on przeniesiony około 200 metrów wcześniej. I choć prowadzone w tym miejscu prace trwały niespełna tydzień, to zatoka przystanku od miesiąca pozostaje ogrodzona, a pasażerowie korzystają z przystanku tymczasowego. Prace nie są prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, ale przez wykonawcę, który na nasze zlecenie prowadzi roboty gwarancyjne. Wykonawca deklaruje, że w najbliższy piątek, 19 lutego, te roboty związane z naprawą nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Toszeckiej w rejonie Uszczyka powinny się zakończyć. Jak deklaruje Zarząd Dróg Miejskich, taka informacja została przekazana do Zarządu Transportu Metropolitalnego. To na nim spoczywa obowiązek przywrócenia przystanku Gliwice-Świętojańska do pierwotnej lokalizacji. Jak się okazuje, decyzja w tej sprawie już zapadła. Informacja dla pasażerów nie pojawiła się jednak ani na remontowanym, ani tymczasowym przystanku. Przystanek Gliwice-Świętojańska wróci do swojej pierwotnej lokalizacji już w sobotę, będzie to 20 lutego. Zachęcamy do tego, aby pasażerowie zapoznali się z informacjami na naszej stronie internetowej, czy też w mediach społecznościowych, gdzie standardowo będziemy informować o tych i innych zmianach dotyczących zaplanowanych zmian w komunikacji miejskiej. Po miesiącu wędrówek pod górkę pasażerowie mogą więc odetchnąć z ulgą. W najbliższy weekend dojadą już bowiem do centrum miasta z pierwotnej lokalizacji przystanku Gliwice-Świętojańska.